Witam bardzo serdecznie. Kolejny odcineczek naszego levelowania konta. Jak widzicie, mam 29 level. Zajęło mi to jakieś 24 czy 25 godzin obecnie na Steamie. Jesteśmy na białym łosiu, tak jak mówiłem, czyli poszliśmy tutaj na zdecydowanie mocniejsze łowisko, aczkolwiek mam tutaj już pełną siateczkę zrobioną. Jak widzicie, za 50 takiej siateczki dostajemy 7000. Akurat tutaj głównie łowiłem szczupaki. Jak widzicie, szczupaczki dają te małe 120 expa, stówkę, w zależności od tego, co się łowi. Łosoś troszeczkę daje 165, no i takie medalowe szczupaki po 300, ale medalowe szczupaki dają już w granicach, jak widzicie, 800-1000 gotówki, także całkiem spoko ta gotóweczka jest, aczkolwiek na łowisko jest zdecydowanie droższe, tak? Wejście tutaj z licencją 11 chyba tysięcy kosztuje. Jeżeli chodzi o zakupy, jakie poczyniłem przed tą wyprawą, no to zostawiliśmy sobie wszystko tak jak było, czyli Troy 600. Mówiłem, że będziemy z tej wędki bardzo tutaj korzystać. Wędeczkę, którą tutaj mam, 3,5 kg, z niej praktycznie nie korzystam. No zrobię sobie eksplorację, ale to nie jest wędka, której tutaj korzystam. No i ten mój spinning do 5,5 kg, to też nie jest... Da się tym łowić z kajaka, ale szału nie ma. No i do tego oczywiście kupiłem sobie kajaczek za 20 tysięcy. Tą naszą strunę zostawiłem, 50, którą mieliśmy wcześniej. I jak to wygląda, słuchajcie, ja tutaj sobie łowię... Zaraz wejdziemy na łowisko i wam wszystko pokażę. Może jeszcze zanim wam pokażę, to jeszcze co do sprzętu. Słuchajcie, sprzęt, który ja tutaj przyniosłem, nie nadaje się w ogóle do łowienia z brzegu. Oczywiście możemy połowić sobie jakieś małe rybki, które tutaj występują, na przykład czukczukany, tak, jakieś takie pierdółki. No, łosoś to już daje w kość na tym zestawie. Tutaj jedyne co, to możemy pstrąga źródlanego, słuchajcie, to nie są duże pstrągi, do 2 kg, także to możemy sobie z brzegu połowić. Sieję kanadyjską, splejk już trochę walczy, taki duży, ale te bardzo dobrze jest płatny i bardzo ładnie expa daje. No i o szczupaku na takim sprzęcie, no to ja bym tu zapomniał. Także jeżeli w ogóle wybieracie się i chcecie łowić sobie na przykład na 3 wędki z brzegu, no to zdecydowanie takie wędeczki polecam już, żeby to właśnie było tak jak tu widzicie. No może 10 kg to niekoniecznie, ale taki Feniks na przykład na spławik 350, no to już tak, jakiś taki farcasterek 8 kg na spinning i tym już można się pobawić. Tym już można się, słuchajcie, pobawić z brzegu. 8-kilogramowe wędki wystarczą bez problemu, do tego jakieś kołowroteczki, 7,5 tu akurat są, nie wiem jakie są w sklepie, poza łowiskiem. No ale jak widzicie, ja tutaj mam już 38 tysięcy gotówki, no ale nabiłem tutaj już 1,5 levela, także ja tutaj na to, żeby kupić kajak i żeby tu wejść, wydałem naprawdę, ile wydałem? 30 parę tysięcy, a miałem 50, także no przy tych cenach wędek, jak widzicie, no kołowrotek jest połowę droższy, czyli 1/3 trzeba odjąć tutaj do ceny w sklepie, czyli ten by kosztował 12 tysięcy, tak? Zamiast 18 tysięcy, no bo wszystkie rzeczy, które macie w sklepie na łowisku, są 50% droższe, tak? Plus minus, ale tak wychodzi, że no te 50% trzeba tutaj dołożyć, czyli ten by kosztował 12 tysięcy i nie wiem, i jakaś wędeczka do tego by kosztowała 8 tysięcy, tak? Przypuśćmy taki farcaster, no. Czyli już 20 koła na jeden zestaw trzeba tutaj liczyć, dlatego ja w takiej mojej playliście, gdzie ciśniemy tylko level i kasę, nie polecam wybierać się na białego łosia, właśnie ze względu na to, że te wędki są tutaj bardzo drogie. Do tego jakaś siateczka, nie wiem czy tutaj jest siatka akurat dostępna, ale no ta 50 tutaj jest dostępna, 70 za monety, no to nie. Do takiego power levela, no to nie bardzo polecam inwestowanie w to, szczególnie że powiem wam, że łowiąc cały czas tak jak w odcineczku, który nagrywałem, złote pstrągi z Colorado, co prawda no już można pożygać się, tak, od tych pstrągów, że tak brzydko powiem, ale one dają expa i dają kasę za taką siateczkę, którą robię, no troszeczkę dłużej niż tutaj, dostaję 10 tysięcy, tutaj za siatkę mamy 7 tysięcy, ale 1000 kosztuje nas już każdy dzień, także już 1/6 tracimy tej siatki na przewinięcie, więc tak naprawdę zostaje nam mniej tej kasy. No ale że to jest lista taka, levelujemy na luzie, zwiedzamy sobie różne łowiska, no to jesteśmy, nie może zabraknąć. To jest naprawdę bardzo przyjemne łowisko.
I tutaj po prostu można zostać dużo dłużej. Także ja tutaj planuję zostać do 31 poziomu i później iść na szczupaki, już na Michigan uderzyć. I to jest nasz plan, czyli jeszcze tutaj półtora levela wbiję, skoro już tutaj jestem, nie będę stąd wychodził. No i teraz zobaczmy sobie, słuchajcie, gdzie łowimy. Gdzie ja tutaj wam polecam łowić, żeby to szybko szło. Tak jak widzicie, kajaczek to będzie podstawa przy takich słabych wędkach. Jak będziecie chcieli, kupicie mocniejsze wędki, bo wiem, że dużo ludzi też kupuje pakiety, gdzie gruntówka już tam jest 25 kg. No to ona jest zdecydowanie za mocna, ale takimi wędkami możecie łowić tutaj bez problemu z brzegu. A tak jak mówię, takie zestawy 8-9 kg to są tutaj idealne podłowienie na tym łowisku. One dają frajdę, ryba powalczy, dostajecie expa i tak dalej. To się wszystko zgadza. No tylko trzeba troszeczkę tu wtedy posiedzieć. Nie warto tu wchodzić, wiecie, na jedną siateczkę czy dwie i wyjść, no bo wtedy jesteście w plecy po prostu. No nie oszukujmy się, ale tak to jest na początku. Niestety ta kasa tutaj, trzeba troszeczkę uważać. Dobra, dopłynęliśmy, słuchajcie. Ja tutaj sobie postawiłem marker, ale oczywiście tego markera zupełnie nie potrzebuję. Postawiłem go tylko na chwilę, żeby wam pokazać, w którym to jest miejscu. To jest tutaj dokładnie ten marker, bo wiem, że dużo ludzi lubi te markery, więc wręcz uwielbia, więc pokazuję wam markerek. Jak widzicie, to jest tutaj przy tym zwalonym drzewie. Jak łowicie sobie na przykład z brzegu, to bardzo fajną opcją. Czekajcie, zaraz wam pokażę. Ja tutaj z tej strony sobie rzucam akurat tutaj za drzewo. O tutaj. Z brzegu się nie da rzucić, bo to drzewo przeszkadza, więc łowicie sobie po prostu obok tego drzewa i też jest bardzo fajnie. Druga opcja to jest podrzucanie, jeżeli łowicie z brzegu. Czekajcie, no puść ten kajak. Puść ten kajak. To jest opcja, o tutaj rzucacie sobie pod to drzewo zwalone, tak? Gdzieś w te granice. Jak macie gruntóweczki. Bardzo spoko opcja. No, przepłyniemy kawałek. No i teraz, żeby już tutaj nie przedłużać, to słuchajcie, pokażę wam magię Troja. Troja 600. Kto śledzi kanał, kto ma wyższy level, to zna dokładnie tą wędkę, czyli wędeczka do 5 kg. To jest nasz przyjaciel, z którego będziemy korzystać bardzo długo. Ja sobie przewinę czas, dajmy sobie tak, o, myślę, że spokojnie zrobimy to. 2 godzinki wieczorem. No, czekajcie, tylko ja ustawię ten kajaczek. O, dobra. I jak widzicie, haczyk 4.0. Ja tutaj mam gruncik 70 cm. I sobie właśnie podrzucam pod to drzewo. Ale, teraz dzieje się magia, słuchajcie. 8 metrów. 8 metrów, dlaczego 8 metrów? Zaraz zobaczycie, o co tutaj chodzi. Poczekamy sobie na branko. No dobra, coś zaczyna się dziać. Nasz żywiec zaczyna spierdzielać. Jest branko. Jak się zatrzyma, to zaraz będziemy zacinać. Jest, dobra. Prawy, lewy przycisk myszy i zobaczcie, ryba jest w ręku. Szczupaczek 2 kg. Bez żadnej walki. Ja tak, największą rybę, którą w ten sposób wyciągnąłem, miała 200 coś kilogramów na tym najwyższym łowisku na Kongo. Także każdą rybę w ten sposób jesteśmy w stanie wyciągnąć, słuchajcie. Każda ryba w grze, czy ona ma 40 kg, czy ona ma 200 kg, na tą wędkę, jeżeli dobrze zrobimy zacięcie, podciągnięcie, tak jak tutaj mi się znowu udało, w ten sposób jesteśmy w stanie tutaj złowić każdą rybę. Ja wam tu oczywiście pokazuję tą wędkę dla osób, które właśnie tutaj mają problem z kasą. Tak jak ja, że byliśmy sobie na Tybrze, byliśmy sobie gdzieś tam i po prostu tej gotówki nie odłożyłem tyle, gdzie bym odłożył, będąc tylko na sandaczach albo tylko na złotych pstrągach. I żeby tutaj sobie wejść z 3 kijkami, czy z 2 kijkami i siateczką, tak, bez kajaczka wtedy,
i łowić z brzegu. Także ja tutaj akurat tej gotówki nie miałem na tyle, żeby tak to zrobić. Dlatego pokazuję Wam bardzo dobrą opcję, jeżeli chodzi o łowienie z kajaka. Ja wiem, że wiele osób nie popiera tej metody, że to jest wykorzystywanie błędów w grze, tak? Czy... No ale tak to jest zrobione. Kij po prostu jest. Jak widzicie, on się nazywa 600, ponieważ ma 6 metrów długości. No i taki długi kij pozwala nam po prostu przez podniesienie go do góry wyjąć rybę z wody, jak widzicie, z 8 metrów. Tak? Nawet z 9 daje radę go czasami podnieść, zależy jak to tam się ułoży. Jeżeli używam spinningu, muszę ją podciągnąć praktycznie 3 metry pod sam kajak i wtedy dopiero udaje się wyciągnąć rybę. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda ze spinningiem tutaj. Oczywiście. No, wyciągniemy sobie to jeszcze na tego troja. Zatrzymało się, poszło i cyk, rybka siedzi w siateczce, tak? Kolejna ryba złowiona, kaska się zgadza. Teraz Wam pokażę na szybkości, jak tutaj to wygląda, jeżeli chodzi o spinning. Tylko czy ja mam taką blaszkę jakąś inną? Mam jakąś, dobra, żółtą blaszkę, zobaczymy. Jak ta żółta blaszka się sprawdzi. Odwrócimy się tylko w tą stronę. Ja sobie biorę spinerka. Nie będę polował tutaj na szczupaka. Ze spinningiem raczej bym się skupił tutaj na tych pstrągach, łososiach, tak, na tych rybkach. Aczkolwiek można oczywiście atakować szczupaki. One bardzo fajnie dają. Jeżeli chodzi o gotówkę, to w ogóle jest bomba. Dobra, sznęta tutaj najwięcej mi siada, jak tak właśnie puszczę ją do dna. I powolutku podbijanko. Nie przy samym dnie, ale znaczy nie po samym dnie, ale właśnie w tej dolnej części. No, zrobimy trochę przytrzymania. Mam wolny kołowrotek, ale nie chcę na trójce tego prowadzić. Myślę, że na dwójce spokojnie to wystarcza. Dobra, udało się oderwać to. Jest jakaś ryba. O, tutaj malizna się trafiła, także chyba nawet nie powalczy z nami. Zobaczmy, co tutaj. To jest ta mniejsza rybka akurat. Medalowy pstrąg źródlany. Ale 116 expa to naprawdę spoko. Także zaraz sobie jeszcze tutaj spróbujemy już coś większego złowić, bo na tym to nie pokażę Wam tej różnicy, jaka tutaj jest. Dobra, czekam, ta przynęta niech schodzi nam do dna. Ja lubię akurat na tych łowiskach podbijać, bo często jest tak, że ta przynęta jeszcze nie doleci do dna, a już przy takim podbijaniu mamy branie i ryba siada. Dobra, spróbujmy dorwać teraz coś większego, trochę szybciej to poprowadzę. Specjalnie nie płynę tam pod tą skałę. Ja wiem, że tam są duże palie, ale ja tam specjalnie nie płynę, bo z tym moim sprzętem jest po prostu masakra. Da radę wyjąć. Takie po 11 kilo wyciągam te palie na taki kijeczek do 6 tutaj kilogramów, ten spinning, ale walka jest, kurde, mocna na nie. A teraz zaraz zobaczymy, co tutaj nam ugryzło. No jak widzicie tutaj tym kajaczkiem. Troszeczkę trzeba popływać. No i te ryby mają to do siebie, że one potrafią przymurować do dna, a później szybko z tego dna do powierzchni odbijają, przez co właśnie przy paliach głównie się to zdarza, że o tak jak teraz widzicie, ona trzeba podciągać szybko. Trzeba na to uważać, bo często są spinki, po prostu spada nam z haczyka przez to ryba, bo nie jesteśmy w stanie jej podwinąć tak szybko. O, właśnie.
No i przy dużych paliach to się zdarza bardzo często. Unikata nie udało mi się ani razu wyholować właśnie przez to, że tak szybko do powierzchni podbija, że spada mi cały czas z haczyka niestety. No i tutaj zobaczcie. To nie będzie duża ryba. A daje nam w kość na tym kajaku. O, no. Znowu podpływa do góry. Zobacz, ile tu się nakręcimy za tym. Ona może mieć z piątkę. To może być, kurde, ryba, która waży z 5 kg tutaj. Ale są silne, skubańce są silne. Właśnie, kurde, ledwo ją utrzymałem. A tu dotknie tylko czasami, ten luz się zrobi i po rybie. O, dobra, mamy to. Zobaczmy, tu jest medalowy łosoś. O, 7,5 kg. Także te medalowe łososie, to jak widzicie, gotówka jak za szczupaka. Mniejsza oczywiście, mniejsza niż za szczupaka, bo tam 6-kilogramowy szczupak daje tysiaka, ale ten exp już fajnie wygląda. Także ja łowię tutaj, słuchajcie, ja łowię tutaj, tak jak wam pokazałem. Pokażę też jeszcze taką opcję właśnie dla osób, które chcą łowić z brzegu. Także zaraz wam tutaj raz, dwa się przerzucę tylko i już wam pokazuję. Opcja z brzegu wygląda w ten sposób, że ja łowię tutaj sobie staję, tak mniej więcej na wprost tego drzewa. To jest ten prawy spot, o tutaj się pojawiacie i jesteście przy murku. I tutaj bardzo fajnie właśnie rzucić sobie na szczupaka, na tego łososia, którego wcześniej złowiliśmy. Możecie sobie łowić spinningiem, pod to drzewo rzucać. No ja tu nie będę rzucał, bo często się tu palia trafia. Także z moim spinningiem no bez sensu, bo nie chcę rwać. Gruntóweczki też rzucacie sobie no w połowie między tym drzewem a tym drzewem, tak mniej więcej gdzie ja tutaj. I też biorą fajnie, biorą szczupaki, biorą łososie i tak dalej. Możecie próbować, o tak jak tutaj ryba mniej więcej. Jeżeli widzicie takie coś, że w ogóle coś się na wodzie dzieje, to też warto tam wędki zarzucić i sprawdzić. To dla osób, które lubią sobie szukać, więc tu też tak fajnie po skosie jest prowadzić spinning. Fajnie tutaj ryby biorą. Kolejna opcja dla osób, które chcą sprawdzić się tutaj z porządną rybą. Jak widzicie tutaj moja rekordowa ryba to jest na razie palia 11 kg tutaj. Wczoraj złowiłem. Unikata mi się nie udało, ale bardzo dobra opcja to jest albo rzucać tutaj, jak ta skała, i ściągacie sobie spinningiem przy dnie. Gruntówki też tutaj rzucacie, to jest bardzo dobra opcja. A druga opcja jest taka, że rzucacie sobie trzy drzewa obok tego ogniska, czyli pierwsze drzewo, drugie drzewo, trzecie drzewo i w tym kierunku rzucacie tak po skosie i ściągacie tak samo mega dużo tutaj rybek siada. Ja wam zaraz, czekajcie, to ja sobie tylko wsiądę w kajak i wam pokażę, bo po prostu tutaj z pomostu z moim sprzętem to ja tego nie wyciągnę. Nie ma nawet takiej opcji. Spróbujemy sobie najpierw tutaj poprowadzić przynętę z tej strony. Tak samo można trojem podpłynąć pod tą skałę i tam łowić na spławik, nie ma żadnego problemu. Wyciągacie te palie tak samo jak szczupaki, aczkolwiek unikatowej mi się jeszcze nie udało tak dziabnąć. Unikatowa od razu tak muruje do dna, że na tego troja jakoś jej nie wyhaczyłem, jako że trzeba dość duży grunt mieć. I ja tam łowiłem na 3 metry głębokości na spławiku. I niestety unikat od razu muruje do dna i kurczę, jest z nim problem. O, no zobaczcie, i już jest uderzenie. Już jest ryba. Tutaj też splejki właśnie atakują. Także bardzo fajna rybka. Unikat około 7 kilo ma, ale kasa się zgadza, exp się zgadza, także bardzo fajna ryba. Tutaj mamy prawdopodobnie małą palię.
bez szału, ale już zobacz. I właśnie o tym mówię, ona strasznie... A, zerwiemy ją, nie zerwiemy, dobra. Palie mają właśnie to do siebie, że bardzo mocno wychodzą do wierzchu i niestety plus to, że nasz kajak się zbliża do tego, często nam po prostu luzuje żyłkę i po prostu tracimy. Dlatego ja tutaj nie zawracam sobie, połowiłem trochę te palie, ale właśnie na spławik. Oj, zaraz ją zgubimy, nie jestem w stanie naciągnąć tej żyłki. A kurde, wiecie, raz można kurde naprawdę długo, a drugim razem tylko spadnie i dziękuję. Ura, dało się. O, będzie gleba. Jest gleba. Także można sobie osiągnięć, porobić przy okazji. Wywrotka na kajaku. Dobra, nie wiem, gdzie jest ta ryba. Pod nami. Spróbujmy, zobaczmy, co tutaj dorwaliśmy. No i widzicie, mała palia jeziorowa, 4 kg, 105 doświadczenia, 400 gotówki. Także jeżeli ktoś chce tu zarabiać, no to zdecydowanie bardziej polecam szczupaczka. Ewentualnie pływać po całym jeziorku. Rzucać po prostu spinningiem do wody. I łowić naprawdę wszystko po prostu, co tutaj pływa. To też jest fajna frajda, ale jeżeli komuś zależy na troszeczkę więcej czasu, szczególnie, że tutaj jak widzicie 29 poziom, także tak naprawdę dobicie do tych szczupaków, do Michigan i tam już farmienie hajsu i levelowanie zaczyna się już, tak wiecie, z grubej rury idziemy, także no trzeba te dwa levele, ewentualnie w ogóle tu nie przychodzić, tak jak mówię, spokojnie można, czy to sandacze na 3 wędki, czy złote pstrągi, tak jak macie u mnie filmik, ryba za rybą, wyciągacie małe rybki, a naprawdę kasa idzie, level idzie naprawdę dobrze. No i tak, ja się tu troszeczkę rozgadałem, tak nie wiem, czy wam pokazałem to łowisko na plus czy na minus, ale raczej chciałbym wam przedstawić takie, wiecie, plusy i minusy. Na pewno przyjemne łowisko, fajnie je odwiedzić, porobić coś innego, szczególnie jeżeli ktoś, tak jak mówię, leveluje na luzie. O, tutaj jest cholernie głęboko. Czy ta przynęta nam nawet nie zejdzie. O, dobra, ale coś uderzyło. Wciągnęło nas do wody od razu z kajaka. No i tak, moi drodzy, ja wam tutaj miejscówki pokazałem. Nie będę przeciągał tego filmu, nie będziemy tutaj pełnej siatki sobie robić. Siateczkę wam pokazałem mniej więcej na początku. To już siatka 50 kg tych ryb, to tak wychodzi tutaj 6-7 tysięcy. Zależy, jakie ryby łowimy, tak? 7 do 8 na szczupakach. Na innych rybach wychodzimy koło szóstki. Łososie szlachetne dają fajnego expa. Na paliach to wychodzimy w ogóle 5 kg, 5 tysięcy, 5,5 tysiąca, no bo one są duże. Szybko zapełniamy siatkę, ale niestety ta wartość z kilogramami nie idzie, także tak to wygląda. No żywca możemy sobie, słuchajcie, dokupić na łowisku, jeżeli ktoś już tutaj będzie i będzie chciał łowić. To jak widzicie, jest troszeczkę droższy, ale 10 żywców za tysiaka, a tu jedna ryba daje nam 400, także myślę, że bez problemu to warto. Ja się z wami żegnam, lecę zapełnię sobie tą siateczkę szczupaczkami, może jakiegoś splejka dorwę, nie będę tutaj szalał. Wam dziękuję za dzisiaj i widzimy się już w kolejnych materiałach, tak jak mówię, ja sobie tutaj dobiję 31 poziom i już raczej uderzymy sobie na Michigan i tamtejsze szczupaczki. Także wielkie dzięki, pozdro, komentujcie jak zwykle, czekam na wasze komentarze, może macie jakąś fajną, sprawdzoną opcję też na levelowanie. Także dawajcie znać, chętnie sprawdzę. Do zobaczyska w kolejnych materiałach, moi drodzy.